się interesowałem właśnie halucynacjami, troszeczkę na marginesie swoich zainteresowań psychiatrią jeszcze przed wielu laty. I ja miewałem czasami takie bardzo, powiedzmy, spokojne halucynacje, miewam je zresztą do dnia dzisiejszego. Nie są to halucynacje typu takiego infantylnego, jakie miewał na przykład mój ojciec. Ojciec podobno jak był dzieckiem, to krasnoludki siadałem mu na kołdrze, w ogóle rozmawiał z nimi itd. itd. I mówi, że ze mną rozmawiał, przynajmniej mówił, że pamięta to jako normalny fenomen. Były krasnoludki i on do dzisiaj pamięta, że były. No, ja krasnoludka nigdy nie widziałem, nie wie pan. W ogóle nie zdarzają mi się fenomeny o charakterze wie pan, jakimś takim, żeby w dzieciństwie, wczesnym dzieciństwie rzeczywiście, ale to były chyba, wie pan, wstawało za siateczką mojego takiego łóżka, wie pan, takiego z siatką, że mnie nie wypadł, stawał tak jakieś biała postać, ja, chyba tego wzrostu. Ja ją nazywałem kucharz, gdyż była ubrana na biało, ale ja jej za dokładnie nigdy nie obejrzałem. Mógł być to odblask księżyca czy cokolwiek innego. Ja nakrywałem głowę, wie pan, i matka twierdziła, że ja tam mówiłem do niego idź, albo odejdź, czy coś takiego. No nie szedł, no więc wypadało, prawda, zakryć głowę. System strusia, prawda, działa najskuteczniej. Stąd do dnia dzisiejszego nauczyłem się spać z nogami na wierzchu. Nie marzną mi, a głowę mi lubię mieć zawalone z góry czymś. Czyli nie ma pan łagodne halucynacje? Ale halucynacje na czym innym te polegają, które się mi zdarzają najczęściej po środkach farmakologicznych i to zupełnie niewinnych, wie pan, po chininie czasem mi się to zdarzało, więc czy po silnym jakimś przemęczeniu, z wypiciem czasem alkoholu, wie pan, to jest sytuacja taka, że to nie może być oświetlony pokój, ze względu na to, że po prostu normalne patrzenie przeszkadza jakby w widzeniu tego i nie wywołuje ta halucynacja żadnego lęku, ze względu na to, że ewidentnie widać, że jest to coś, co powstaje w głowie. Jest to na tle, przy zamkniętych oczach lub przy ciemnym pokoju, jest nagle rozbudowuje się niesłychanie precyzyjny, powiedziałbym, obraz. O charakterze całkowicie przypadkowego połączenia przedmiotów, to tak jak na tych jakichś eksterioryzacjach mediumistycznych, że tu będzie twarz, z nosa akurat nie, wycieka krew, która się zmienia w jakieś esy, floresy, złocenia, stiłki bogate, perły na tym wiszą. Wie pan, jakaś taka bzdura i to jest zupełnie nieruchome, przedstawione w formie jakby slajdu kolorowego, który jest podświetlony na czarno, czyli on jest jakby jasno świecił na czarnym tle, odległości mniej więcej takiej od twarzy. To znaczy jakieś 30 cm. Tak, gdzieś to jest. Jest to nieruchome, jest to piekielnie ostre. Jest to tak, że wie pan, no po prostu tam najdrobniejszy szczegół widać. To jakby wszelkie wady, wie pan, patrzenia znikły nagle na moment i tu no, widać, wie pan, zawijacje, jakieś perełki. Człowiek by chciał zatrzymać jak najdłużej, bo to jest fajne, żeby sobie mógł oglądać. Tymczasem to ma tendencję do zanikania w trakcie patrzenia. Zanika i tego nie ma. To się utrzymuje kilkanaście sekund, wie pan. No nigdy chyba nie dłużej. Z tym, że jest to ewidentny układ halucynacyjny, zawsze jest żal, że i to nie można tego wywołać. To się nagle pojawi, wie pan, i jest chęć zatrzymania tego dłużej, żeby to zobaczyć. Czy to jest częste i czy potem pan to stara się namalować? Nie, no nie staram się namalować, wie pan, bo nie sposób tego zapamiętać. Poza tym łatwiej to już wymyśleć ex post, niż przemalowywać, wie pan, z tego, co się zobaczyło. Jest to, jak mówię, przypadkowy zestaw przedmiotów. Może być to magnetofon zrośnięty z twarzą i z kawałkiem kredensu, wie pan, no, jeżeli bym to usiłował opisać. Na którym jakieś rzeczy jeszcze są ponawieszane. Zazwyczaj jest to... Czy to nie jest wcale źródło pańskiego obrazu? Nie jest to źródło, natomiast zawsze się... Ja to zresztą później czytałem takich kilka książek, z których no, ciekawsze takie tłumaczenie tego typu właśnie, bo był badacz, który się tym zajmował, ale w XIX wieku jeszcze, taki rosyjski psychiatra Kadyński. I on napisał taką książkę o pseudohalucynacjach. To była, on to nazwał pseudohalucynacje. Odróżniał halucynacje autentyczne od pseudohalucynacji tym, że w autentycznych halucynacjach nie ma się odczucia, że się widzi coś nieprawdziwego. Na pseudo jest człowiek przekonany w początku, że ta rzecz nie istnieje. I zajął się tymi pseudohalucynacjami, nawet
podobno wywoływał je specjalnie u schizofreników w swoim szpitalu. Wie pan, a później je opisywał. I one były zgodne z tymi fenomenami, które ja widziałem. Bardzo, najbardziej zgodny opis właśnie u Kalińskiego trafił. To nie jest pańskie źródło. Pan żadnych tych narkotyków nigdy nie używał. Nie, ja się bałem tego panicznie. Wie pan, to znaczy był taki moment w życiu, w którym zetknąwszy się z kolegą, który był jakby animatorem, może nie tyle narkotyków, co jednoczenia się z Bogiem, jakby on to ujął, albo z absolutem. Wtedy był pod silnym wpływem buddyzmu Zen. To był początek lat 70. On jest w tej chwili Stanach Zjednoczonych, ten kolega. I to jest ten właśnie kolega, o którym myśmy tu kiedyś rozmawiali, który mnie ciągle wpił, że ja nie maluję dosyć kolorów, tak? Jak on się nazywał? Andrzej Urbanowicz. Uważa pan, że to jest człowiek mający dosyć dużo malarstwa do powiedzenia? On nie był za fajny jako malarz sam. I jego rzeczy były zdecydowanie w moim odczuciu raczej wymyślone niż zobaczone. Natomiast on był bardzo fajny jako animator. Nie mam wszelkich ruchów, z tym, że jego, te jego efekt, powiedzmy, tego jego animatorstwa, wie pan, jakoś widać do dnia dzisiejszego rozmaitych ludzi u mnie, między innymi tu na przykład książkę wydaną zresztą nielegalnie, Wajka, widzę, która jest w jakimś tam sposób wynikiem, wie pan, mimo wszystko działalności Urbanowicza. To jest książka, które rozdziały są oparte o karty Tarota i w którym już dużo jest... Wajka malarza? Tak. Ja dzisiaj jego obrazy. Będę u niego oglądał i pański obraz. Prosiłem, żeby pozwolono mi zobaczyć. A naprawdę się dwa obrazy. Tak, tam są dwa. Jeden jest taki, który był uważany, przynajmniej ja był uważany za jeden z tych lepszych, tylko jest dość poważnie uszkodzony. Ja tam już obiecałem, że tam przyjdzie. Ale to już jest nawias. Ja chciałbym wrócić do tego. Nie używał pan nigdy żadnych narkotyków? Mówi pan, że się pan tego piekielnie bał? To znaczy, Andrzej w pewnym momencie, w którym LSD już w Polsce było, czy LSD było już w Polsce dostępne, i Andrzej to traktował niejako jak próbę męskości między, ja wiem, nastolatkami, że ja muszę wziąć, on łykał, Waniek łykał, a ja się panicznie bałem, tak, ja się panicznie bałem, mnie się wydawało, wiem, że wydawało mi się, że ja mam jednak bardzo dużą ilość, wie pan, ta puszka Pandory, która się znajduje z obszarem zepchnięć tych tak zwanych zepchnięć w rozumieniu Freuda, nie stłumień, tylko zepchnięć. Czyli to wszystko, o czym ja nie chciałem wiedzieć, albo chciałem od siebie odrzucić, znajduje się jakoś zawiązane bardzo stałym szpagatem i bardzo niedaleko. Natomiast Bóg, kolektywna nieświadomość, archetyp i to wszystko, do czego oni dążyli, co spodziewali się ujrzeć, dopiero znajduje się za tym, co było zresztą zgodne z wszystkimi lekturami na ten temat. No, ja się tego worka dosyć bałem, z którego pająki nagle mi się rozpełzną, wie pan, zaraz po najsłabszej dawce. I cóż z tego, że... Czyli obawiał się pan tak zwanego bad trip? Złej podróży? Czy też wpadnięcia w nauk? Nie, w nauku to ja się nie bałem w najmniejszym stopniu, natomiast bałem się, że będę koszmarów... Złej podróży? Tak, które mi się wydaje, że mam bardzo blisko, niejako za ścianą. A on z kolei, Urbanowicz, miał bardzo trudny dostęp do koszmaru, jakby w ogóle, albo w ogóle nie wiedział, na czym ta rzecz polega. Także on marzył o tym, żeby w jakiś sposób przebić skorupę, w której się znajduje, i tam z drugiej strony spodziewał się pęczy, wie pan, tunelów świateł i tym podobnych hecji, wie pan, które niektórzy podobno przeżywali. Być może, że i ja bym przeżył, ale mi nie miałem na to ochoty. Pan kiedyś powiedział, że pewne obrazy z lat 75, coś takiego, w tych bardzo wyraźnych, pięknych barwach u pana są pewnego rodzaju manifestacją tego, że potrafi pan zrobić to samo, albo i lepiej, nie biorąc żadnych narkotyków. Czy ja dobrze zrozumiałem? Nie, to chyba nie tak ja to ujmowałem. Były to, wiem, on raczej wtedy ta tematyka wizji narkotycznej, która była wałkowana przez wielu ludzi, która w pewnych wykonaniach jakby wydawała mi się bardziej prawdopodobna. Taki opis był bodajże poety polskiego Sito, który wydawał mi się ujmujący rzecz tak, jak ja sobie ją wyobrażam. Był opis Huxleya jeszcze chyba,
po doświadczenia po mescalinie, wie pan, jeszcze kilka innych opisów, które wydawały mi się opisami, które niejako czułem, że one się właśnie kawałek znajdują poza życiu, bo jakby już, wie pan, fragmentaryczne te doznania to miewałem, powiedzmy, w jakichś takich momentach życia bez konieczności brania narkotyku. I wydawało mi się, że kawałek dalej to będzie właśnie to, o co się rozchodzi. To widzenie, wie pan, przedmiotów księżyca czy gwiazd jako takie niezwykle materialne, zbliżone i tak dalej, światła jako lejącego się i tak dalej, to czułem, że jestem przekonany tym opisem. Natomiast wielu facetów dawało opisy, które sprawiały wrażenie jakby złego filmu.